Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie, na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. We wtorek na drodze krajowej numer 8 w miejscowości Czerwonka doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Na szczęście obyło się bez ofiar. W ciągniku siodłowym marki DAF pękła jedna z przednich opon i auto jadące w kierunku Suwałk, wyposażone w ogromną przyczepę, zjechało z prawego pasa ósemki, przecięło pas przeciwległy i stoczyło się po skarpie pomiędzy rosnące przy drodze drzewa. Kierujący ciężarówką nie mógł zrobić czegokolwiek, co pozwoliłoby zachować kontrolę nad pojazdem. Można mówić o wielkim szczęściu, że w chwili, gdy eksplodowała opona, sprzeciwka akurat tą zazwyczaj bardzo ruchliwą trasą, nikt nie jechał. Kierowca to prawdziwy szczęściarz, zgodnie mówili pracujący na miejscu strażacy, wskazując na kabinę DAF-a, idealnie wpasowaną w gąszcz pni drzew rosnących u stóp drogowego nasypu. Zsuwający się po skarpie ciągnik DAF-a, podobnie jak jego naczepa, przewrócił się na lewy bok i w takiej pozycji ciężarówka ślizgiem wpasowała się pomiędzy pnie. Strażacy, nie bacząc na strugi lejącej się z nieba wody, przez wiele godzin pracowali nad unieszkodliwieniem wycieku paliwa z rozszczelnionego zbiornika i wydobyciem ciężarówki z rowu. Ruch na krajowej ósemce odbywał się wahadłowo, a korek ciągnął się do granicy.